Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj jest ze mną mój sąsiad Miki. Cześć, witajta, z tej strony Miki. No, z sąsiadem dzisiaj na Lubelszczyźnie znowu jesteśmy i oprowadzenie miało być ostatnie, ale zapomnieli i sąsiad mi przypomniał i bardzo dobrze. Tutaj na krótkofalówce gadamy walkie-talkie w ogóle. Ostatni film trochę lipa był, ale znaczy lipa, że pod względem wyświetleń. Więc łapkę w górę zostawcie ludzie i lecimy dalej, żeby tych naszych filmów tutaj było dużo. Jeszcze do sąsiada polecimy, tam zobaczymy co tam się robi. Oprowadzenie dzisiaj zrobimy, tu obora, widzicie krowy, dokupiłem 4 dojne za kredyt. Tutaj Steyr 8075, no taki ładny z przodkiem, z turem, z obciążnikiem na tyle. Tutaj Mauser, tutaj mamy ścielarkę taką, tu słomy trochę i w ogóle. Jak widzicie, ten kto tam był ostatnio na tym stramie, to widział, że tu się było koszone. No, a tu jeszcze siano kiszonka tegoroczna, już używana jest trochę. No, elegancko, ładnie, tutaj taka trochę mokrzejsza jest, nie wyschnięta mocno. Tu mamy bizona Z056. Tam sąsiad cicho, bo na krótkofalówce, bo ja tu nagrywam. No, tu rozrzutnik, mamy Strautmana. Raz na 2 lata używany, bo tak mało obornika dają te krowy. I tu mamy pług Forsyta 3-skibowy, ładny taki, 60 ciągnie go jak dzika. Tu pombrodnica, talerzówka, najnowszy nabytek, elegancka też bardzo. Tutaj taki krymer mamy, ten taki no bardzo dobrze rozbija te nasze grudy tutaj gliny na Lubelszczyźnie. Tu mamy sztola, widełki kolejne. Tu jest polska moc, czyli Ursus C360. Jeszcze wam zrobię zdjęcie, żebyście mieli takie ładne, żebyście tu ładnie weszli na ten film. To była takiego ładnego wam Ursusa, na miniaturkę dam. Tu Amazona rozsiewacz, Amazona siewnik. Tu opryskiwacz Bierskiego, obecnie zmieniam ten dyszę i dlatego przewrócony jest. Ale to spokojnie, tam jest podłożone pod niego. Tutaj, nie, to jest nowszy nabytek w sumie i tam też jest nowszy. Tu jest Kuhn GMD. Jakiś kurdy kosiareczka dyskowa, tutaj Inchmin tegoroczny, tutaj Klasa, mamy taką przyczunsareczkę dosyć starą i tu Pöttingera nową też taką jaką zgrabiarkę chyba ino to się nazywa. Dobra sąsiad, co ty tam robisz? Mogę do ciebie podejść sobie zobaczyć co ty tam, jak tam działasz? No ja w sumie, u mnie to się nic w sumie nie dzieje, bo ja mam ten 12 na polu ze słomą. Ale podejdziemy do sąsiada ludzie, jeszcze wam pokażę łąkę jak wygląda po skoszeniu tą nową kosiareczką. Do drugi pokos dopiero ją kosiłem. No, prima sort, łąka. Tylko tutaj mi coś upaliło tą trawę, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale zobaczymy. O, sąsiad tu widzicie, ze torem co jeździ. Jak tam no sąsiad? Jest. Z żniwa sąsiad już skończyłeś, bo ty masz trochę większy areał. No, skończyłem. Teraz aby mi zostało zboże do sprzedania i tyle. No. Dobra, widzicie sąsiad zapracowany tam. Siby Radia mamy też w ciągnikach, co pomontowali i sobie będziemy tak mogli gadać właśnie, też krótkofalówkę, teraz mam walkie-talkie w ręce, ale co, jeszcze muszę krowy oprzątnąć, bo to 9 rano, krowy mi tu ryczą, świeżo wydojone też są i teraz lecimy sztejerkiem sobie po kiszonki ze 2 łyżki, potem damy im siana i to im siana im starczyć powinno na 2 dni, kiszonki do wieczora może starczy, zależy, w sumie 2 łyżki to im powinny starczyć na cały dzień i noc. Tutaj sobie odsypiemy trochę takiej zgniłej, trochę tu spleśniałej, to na obornik coś będzie trzeba wywieźć. Dobra, opuszczamy łyżkę i ogień. O, widzicie folię tutaj ładnie łyżką zhaczyłem trochę. Dobra i lecimy. Pewnie dużo osób jest. Gdzie tą sumę się sprzedaje? Lewy, tam u Mietka w lewym górnym. Tam Mietek otworzył ten. Wiesz gdzie, jak się leci... Na strychu, jo? Jo, jak się leci na hełm, tam. Dobra. No. Tam nasz znajomy, dawny ten, z gimnazjum. Nie z gimnazjum, boże, gimnazjum to teraz jest. No teraz na te dzisiejsze czasy to byłoby gimnazjum, ale z podstawówki nasz dawny kolega otworzył i skupuje słomę. Ta jest. I siano. Nie wiem, co on z tej słomy robi, chyba pierzynę se wypycha. I siano i też ten, i też do palarni tam jakieś dużo sprzedaje, bo nawet z rzepaku i kukurydzy skupuje te liście, więc raczej do palarni jakiejś, pewnie też na jakieś kurniki pcho, Tam od niego obornik se chciał załatwić, no ale to zobaczymy. Może spytamy się, czy na kurniki daje, czy nie. Będę musiał podjechać kiedyś tam do niego. Bo byłem w tym roku, mu sprzedać trochę tej słomy. No, kurde, tu kuku. A ty co robisz? Jego krowom żyć daje od rana i no. Wyjdziecie przez pastucha, trochę wciąga. O tej godzinie? Jo, bo dopiero skończyłem doić. Jeszcze tutaj miałem ten... To ile ty masz tych krów, że dopiero skończyłeś doić? No 10. Ale u mnie dojenie jest o 8. Bo ten... O tak, Boże, tak pójno wstaje. No co 12 godzin doi, nie? No, powinieneś szybko, jak są dobre krowy, to powinien nawet 3 razy dziennie doić, żeby nie miały zapalenia wymia. Jo, no czasem stanę prędzej, zależy jak robota, a dzisiaj tam nie ma za dużo do roboty, bo to już po żniwach, to musiałem się też trochę wyspać, bo wczoraj do późna ciąłem jeszcze. I ten, na usługach. A, ciął kartkę papieru. Na usługach. A sąsiad, ty w tym roku jakieś usługi robiłeś? Jeszcze dzisiaj chyba jadę do Mirka. Bo coś tam chciał ode mnie, a... Że widzicie... Chcę mu wymucić tam 2 hektary pszenicy. Widzicie, robota jest. Na wsi 5 kombajnów na krzyż. To jeden mój, no. A ja za dużo nie jeżdżę po usługach, bo tych krów też jest tyle, taki trochę zapierdziel, że trzeba ogarniać. Nie, ja jak u siebie ogarnę, to zawsze gdzieś jadę. No ty sąsiad inaczej, bo ty kury tylko masz tam parę sztuk, to... No, będę musiał jajka dzisiaj sprzedać chyba też. Boż... Sąsiedzie... Tam jajek już trochę będzie. Przejmujesz tymi jajkami, do ciebie nawet po jajkach przyjadą, a po mleko... Ja mam tak mało klub, że mleczarnia nawet sobie dupy nie zawraca przyjechaniem do mnie po mleko, że sam muszę wozić. No ty to w kanki lejesz, nie? Nie no, w Mausera se wpuszczą tego, bo on i do wody jest, i do mleka, to wodę... Ten, dostaną taką wodę z resztką mleka, nie? To takie jajka niosą, że... Krowy jajka niosą. Ale ogólnie rzecz no. Teraz będę sobie musiał chyba drzwi wymontować, wam powiem, bo to kurde gorąco w tej kabinie. Ta klima niby jest, ale jej nie ma. I taka lipa trochę jest z tym Steyerkiem. Ale też niedługo będzie wymieniane, bo jest planowane powiększenie areału. Zobaczymy, co to wyjdzie. Wiadomo, pieniądzów nie ma, jeszcze kredyt jest do spłacenia. Ale to raczej zajęliśmy się powinno spłacić, zobaczymy. Ale raczej wpierw areał kupię, potem dopiero będę myślał o wymianie Steyerka. Na razie poczciwa maszlina daje radę. Tylko brakuje mi tego, że nie ma obciążników naprzód i muszę zawsze do łyżki jakieś kamienie nawalić albo coś, żeby to jako tako chodziło. Ale tego obciążnika nie mam jak zapiąć, bo tu za nim ma. Czy tam jak to się to zwie. No, a tak to bym może jakiś zestaw uprawowosiewny kupił, albo chociaż już samą bronę aktywną do tej mojej, do tego mojego siewnika, żeby pasowało. A czemu to się mi nie sypie? O. Widzicie sianko Lux Torpeda z pierwszego pokosu. A drugi pokos... No, powiedz mi, gdzie tu się tą sumę wywala mu. Aha, dobra, już chyba widzę. No tam będzie ten Janusz chyba. Tam kiedy, jak ja byłem, to Janusz był jeszcze, wiesz? U niego. Jak widzicie, ta ścielarka Lux Torpeda, też dosyć nowy nabytek. Wygodny bardzo, bo zajmuje pół godziny mniej czasu. Takie ścielenie jak ten. Nie tylko ścielenie, bo karmienie... Czyli za tą przyczepę dostałem 5 koła. Widzisz, tu po znajomościach mnie tak cię zna, to ci da. Mi też tam... prawie 6. Mi też tam ładnie dał, za tą słomę. Nie powiem, może gdzieś dobry układ ma. Dał mi normalnie jak za zboże, za tą słomę. Jeszcze trochę Steyerka podrywa, aż na OLX zobaczę jakie ceny zbóż. U jęczmień do góry idzie. No. Tak? To pasuje. Zobaczymy sąsiedzie. Sąsiad też ma, wam powiem, ten jęczmień na sprzedaż. A teraz ja sobie odepnę tego tutaj bydlaka tu. Ej, a gdzie jest najbliższy warsztat? Tu koło mnie. Albo u mnie. Kurde, bym musiał do ciebie jechać, to bym sobie 2 przyczepy od razu zahaczył. A czemu 2? No ze zbożem, bo tą jedną mam na razie przerobioną słomę, nie? Ty masz 2 przyczepy, sąsiad? No, no z maja i tą Strautmannkę. Ukradłeś komuś pewno. Tak. Mi pieniądze ukradli, to ja ukradłem komuś przyczepę. Pieniądze ci ukradli? Kto ci ukradł? No 5000 równiutkie, nie wiem kto. Ten co tam przyczepę. Nie no co ty. Matko bosko sąsiad, bo ja się wystraszyłem, że złodzieje. Grasuję już do banku, wynosiłem banknoty moje wszystkie z chałupy. To ja przechowam w skarpecie. Jo, skarpety szczelne mam. Szczelna czy nie szczelna to sprawa hydraulika sąsiad, tyle ci powiem w temacie. A czemu na sklepie nie idzie ten zrobić, jak to się mówi? Bo tutaj kurde ten ma, jak on ma ten, co tutaj ma ten warsztat koło mnie. Nie wiem jak on tam ma, Zbyszek chyba. Możliwe. No to Zbysław tutaj ma ten, no i Zbysław tutaj konkurencję wykończa. Dobrze, ja sobie swój warsztacik otwarłem, bo Zbysław to kurde tanio fest, ale ja tam sobie kupiłem 5 kluczy i tam młotki 2, to teraz wszystko się naprawi. Kurde, to ty tak sucho, że talerzówką nie idzie ujechać. No, aż nawet tą betoniarką pod górkę nie może podejść. Ja nie wiem czemu, ale ja z talerzówką nie mogę ujść. Coś mi chyba jakąś elipną talerzówkę sprzedali. A jaką masz talerzówkę? No z Poma, Brodnicy ten, polską taką. Aha. Mnie tu zachęcił dealer. Widzisz pan, bo dobra, bo polsko, a to kurde. Tu ledwo idzie ona w polu. Niech nawet nie chce Steyry utargać. Mówi, 60 koni by nawet dało radę bez przedniego napędu. Ja tu mam 65, przedni napęd i ledwo daje radę. Nie wiem, czy to od tego pyżu, co tu porósł, czy jak? No, chyba tak. Pyż czamino, jak się zawinie na talerz o człowieku. Sąsiad, chuj z talerzem, ma talerzować. No bo. Tam gdzie wapno się kupuje, tam jest ten Zbyszek, nie? No, tam u Zbysława pisze. Dobra. Ludzie wam powiem, nie polecam wam serdecznie tej talerzówki. To ledwo idzie w tym polu. Nie no kurde. Sąsiad... No jak ty po takiej skarbie tam robisz, to się nie dziwię. Sąsiad, a ty co masz za talerzówkę? Co ty masz za talerzówkę? No tą taką czwórkę też polską, taką wiesz, jaką taką. A tłum, to pewno lepsze niż moje to. Bo ten, ja wziąłem jakąś ciężką, bo mi zalecał ten. Też mówi, panie, weź pan se lekką. To jak macie pan tam, jak na pioski to akurat. Ja mówię, panie, my tu gliny mamy i pioski mamy. Mówi, to nie, to ciężką, a ty sobie masz tą lekką, tak? No, ale sobie tam zawsze ten, ściągam te obciążniki z adaptora i tam sobie przykręcam. Właśnie widziałem, że tam zatorze obciążników nie masz. Nie no, teraz zamontowałem, bo z tyłu są, nie? Bo do tura to jednak 1,5 tony jak na łyżkę wezmę, to o człowieku. Nie było, jak ja byłem. Ukradli ci też. No nie było. Może Halina potrzebowała jako talerz. Boże. Ona tam lumpek z ten otwierała, to pewno na w te ubrania tam zapletowała. Tak, bo lumpek są na wagę chyba, nie? Jo. Matko bosko, ale czemu ty tak... Sąsiad, kiedy tu padało ostatnio, bo ja nie pamiętam już nawet. A powiem ci, że nawet nie pamiętam, kiedy tu ostatnio padało. Matku bosko. Ludzie, ja wam powiem, że tu kurde, to nie da rady tak uorać tą talerzówką. Dam wam znać, co z nią robimy w następnym filmie. I te łapki w górę zostawcie i tam w komentarzu napiszcie #talerzówka. Będę wiedział, kto wytrwał do końca tego właśnie filmu. I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć, sąsiad, pożegnaj się tu na... Trzymajcie się, cześć! No, sąsiad, na razie.